Znajdujemy się przed domem macierzystym diakonatu żeńskiego Ebenezer w Dzięgielowie. W tym roku ten diakonat obchodzi stulecie swego istnienia. W tym roku wspominamy to znaczące wydarzenie w dziejach Śląska Cieszyńskiego, kiedy to 100 lat temu, a więc w 1923 roku z inicjatywy syna dzięgielowskiej ziemi, ówczesnego zwierzchnika diecezji śląskiej, kościoła ewangelicko-augsburskiego w odrodzonej Polsce, a zarazem proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie, księdza seniora Karola Kulisza, został założony diakonat żeński tutaj w Dzięgielowie. W nadchodzący weekend zaplanowane są centralne jubileuszowe uroczystości, których przebieg zaprezentuje obecny duszpasterz diakonatu żeńskiego Ebenezer w Dzięgielowie, a zarazem proboszcz tutejszej parafii ewangelickiej, ksiądz radca Marek Lądzin. Dzień dobry Państwu. Nie wiem, czy pamiętacie, że jeszcze niedawno zapraszałem na uroczystości majowe, które miały podkreślić też właśnie zbliżający się jubileusz stulecia, a dzisiaj już wrzesień i to, co było jakimś odległym kalendarzem, staje się rzeczywistością. Dlatego bardzo serdecznie Państwa zapraszam na właśnie obchody stulecia naszego diakonatu Ebenezer w Dzięgielowie w imieniu sióstr diakonis, całego też i zarządu i pracowników Ewangelickiego Domu Opieki Emaus, jak również podopiecznych. Świętujemy już w najbliższą sobotę, 16 września. Bardzo serdecznie zapraszam na dziękczynny jubileuszowy koncert do Kościoła Jezusowego w Cieszynie na godzinę 16. Usłyszymy chór i orkiestrę ze zborów na Zaolziu, zarówno czeskiej, jak i polskiej stronie. To będą wykonawcy, którzy w piękny, myślę, i wzruszający sposób, natchnieni też i Bożym Słowem, będą przekazywali nam i pieśni, i melodie. I będzie to naprawdę, myślę, taka uczta duchowa, na którą warto przyjść. A w tym też czasie będziemy chcieli krótko wspominać te wydarzenia sprzed 100 lat i też dziękować Bogu za te błogosławieństwa, że aż dotąd pomagał nam Pan, tak jak to zresztą jest w nazwie naszego diakonatu Ebenezer, co z hebrajskiego tłumacząc właśnie znaczy aż dotąd pomagał i ufamy, będzie pomagał nam Bóg. Więc sobota, 16 września, godzina 16, Kościół Jezusowy w Cieszynie, wstęp wolny. Serdecznie zapraszam, a potem zapraszam też na dziękczynne nabożeństwo w niedzielę 17 września tutaj już do Dzięgielowa, do naszego kościoła Ebenezer na Kępie, gdzie wszystko się, że tak powiem, rozpoczęło. I o godzinie 15 po południu będziemy przeżywać, chcieli wspólnie to nabożeństwo, ale moi drodzy Państwo, już zapraszam na 14.15, na 15 po drugiej na koncert orkiestry misyjnej z Wisły. Będą grali tutaj na tarasie przy kościele. Będzie też to piękna muzyka różnych pieśni chrześcijańskich w wykonaniu tej orkiestry. A równo o godzinie 15 rozpoczynamy dziękczynne nabożeństwo, podczas którego kazanie wygłosi zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ksiądz biskup Jerzy Samiec. Między innymi też będą jubileusze sióstr diakonis 60, 50, 40-lecia oraz pozdrowienia, czy sekretarz generalnej Światowej Federacji Luterańskiej, czy też właśnie przedstawicieli diakonatów za granicą i też gości samorządowych. A bezpośrednio po tym nabożeństwie w ogrodzie przy kościele wspólny posiłek. Serdecznie zapraszam, myślę, że zachęciłem. Także do zobaczenia z Bogiem, aż się zejdziemy znów.